Cześć, z strony Jan Kliński, witajcie na kanale Dirt It More. Dzisiaj zapraszam Was na krótką rozmowę z moim starym rowerowym przyjacielem, bez którego moje aktualne rowerowe życie mogłoby nigdy tak nie wyglądać. Zobaczcie, jakie mam szczęście. Jestem na jednym gondolce, na jednej kanapie razem z Wojtkiem. Ogólnie bardzo mi zależało, żeby przy tym odcinku troszeczkę Wam powiedzieć o przeszłości Wojtka, bo przeszłość Wojtka jest bardzo związana z moją przeszłością rowerową i wydaje mi się, że gdyby w ogóle nie postać Wojtka i Wojtka taty, to moja przygoda z rowerem nie mogłaby się rozwinąć tak, jak się rozwinęła. Bo w momencie, kiedy zaczynaliśmy starty w takich zawodach, to nie to było, kurde, ile lat temu? Naście lat temu. To było tak, że żebym mógł pojechać na duże zawody, żeby pojechać na zawody jak Cozy Style, to właśnie zabierał mnie Wojtek ze swoim tatą, razem tutaj jechaliśmy i myślę, że już to był ten moment, kiedy mogłem zobaczyć taki bardziej rowerowy świat i gdyby nie Wojtek i Wojtka tata, to w ogóle byłoby to niemożliwe. To były czasy, kiedy Wojtek był mega ambitnym, skupionym na wynikach, na jeździe rowerzystą. No i kurczę, Wojtek, jakie ty miałeś tam wyniki? Takie, zawojowałeś wiele razy, na wielu zawodach. No udało się, dużo jeździliśmy, dużo po Polsce, dużo było zawodów. Słyszałem, że teraz jest już troszkę mniej tych zawodów. Szkoda, bo to była fajna zajawka. Ale w ogóle wiesz, super jest znowu tutaj siedzieć z sobą też na tym wyciągu, znowu pojeździć. No ale udawało się wygrywać, wiesz, były takie zawody jeszcze organizowane przez... To była Heja? Tak, była sieć? Superliga. Superliga w ogóle, no właśnie. Księciunio Dropu, tak, Królewicz, tak. Dirtu. Najlepszy trik. Słuchajcie, to jest mega, mega wspomnienia. No i zawsze coś tam się udawało, nie zawsze, ale często się udawało coś wygrać. No a z takich większych sukcesów to na pewno dwa razy Cozy Style. Cozy Style to były duże freestyle'owe zawody freeride'owe w Czechach. Tak, to były chyba takie największe zawody w Czechach. To udało się wygrać w 2008 i 2007. No, pamiętam, to było tak, że jak ty przyjechałeś pierwszy rok, to ludzie tak nie za bardzo ci kojarzyli, a jak przyjechałeś drugi rok, tak, to byłeś królem tam. Tak. Tak było. I tylko, że nie do końca mi dobrze szło na rozrzewce, bo taki byłem... Na lżewce, jak już wygrałem pierwszy raz, to był dla mnie taki, wiesz, mega duży szok i w ogóle to było coś niesamowitego. Ale rok później, jak przyjechałem, to nie chciałem nic pokazywać na treningach i wszyscy mnie tak wtedy skreślali. Ale i ty zrobiłeś tą 3-6. Tak, to był hardcore. Tak, Emil zrobił wtedy 3-6 z dropa i zajebiście mu wyszła. No jak ja przejechałem, no to zrobiłem taki przejazd, że mi wyszło wtedy wszystko. I ta 3-6 z dropa, ona była taka dosyć ładna. No i w ogóle kankan z dropa. Tak, kankan, tam wszystko weszło, więc na tamten czas to było naprawdę całkiem coś spoko. No więc pamiętasz, ty chyba podszedłeś i coś takiego powiedziałeś, że no... Dojechał mi, no. Że wiesz, no. A ja byłem wtedy nabuzowany ostro też, to były, wiesz, czasy dużej buzacji. My dużo rywalizowaliśmy też z serwisem i się nawzajem motywowaliśmy. Pamiętam też, jak była akcja z reklamą. Nie? Wiem, do tego, to było Earthworks, coś takiego, to była albo... marka Seven Nanny, to o tym mówisz, tak? To była na siodełku, czy nie? Nie. Do telewizji reklama. Aha, to Liona? Liona, dobra. Liona. I też byłem pewnie nabuzowany. I Nypel dzwonił do ciebie, a potem do mnie. Aha. I że powiedział tobie, że mnie wzięli. Aha. A ja pewnie byłem nabuzowany. A nie, o wiem, bo to był Prima Aprilis. Okej. Okay. Tak, i on zadzwonił do ciebie, że nie, do ciebie, że wzięli mnie, do mnie, że wzięli ciebie i my byliśmy nabuzowani, dlaczego jego? Tak. Mówię, znowu. Ale w ogóle tej reklamy to w końcu nie było, to była podpucha dwustronna. Ach, ten Nypel. No ale zobacz, Wojtek, jeszcze zwrócę ci uwagę na jedną rzecz, bo ty powiedziałeś, że kiedyś nie było zawodów. Ja pamiętam, że my dobrze narzekaliśmy na te zawody, że to hopy nie były idealne, że można byłoby lepiej. A z perspektywy czasu uważam, że to były najfajniejsze chwile takiego bycia nastolatkiem, właśnie te wyjazdy, te zawody. Tak, to, że było tego bardzo dużo. Na tych zawodach startowało bardzo dużo ludzi i wydaje mi się, że teraz młodzież ogólnie nie ma możliwości startowania w takich zawodach, bo takich zawodów nie ma. Nie ma tak bardzo tych dużo amatorskich, także jedziesz, jest fajnie, popróbujesz. Spotykałeś się ze całą sceną, wiesz, no. Wiedziałeś, liczyłeś, żeby go nie było. Wiesz, wiedziałeś, że tam wtedy, wiesz, Lesiak był, no, papież, wariat, Nypel jeszcze Nypel. Trochę, no właśnie. To naprawdę była fajna ekipa i my zawsze sobie jeździliśmy, tak, była taka czołówka wtedy, nie? Coś tak przebijała mocno.
i sobie śmigaliśmy, rywalizowaliśmy. Dużo fajnych wspomnień i emocji. Mega, no ja naprawdę jak wspominam, to wtedy, teraz dopiero jestem świadomy tego, jak wtedy nie potrafiłem tego docenić, bo z perspektywy czasu to był super czas. I nawet jak nie wszystko było idealnie, to jednak te wspomnienia są naprawdę niesamowite. Teraz wygląda zupełnie inaczej. Powiedz mi, jesteś po długiej przerwie z rowerów, wracasz, jedziesz w polskie góry, a tu jest to, co 10 lat temu było za granicą. Dokładnie, dokładnie. Teraz jak w Leogangu, jak w Alpach, jak jeździliśmy, no mega dobrze to wygląda. Wiesz, u nas to było kaszana straszna. Tak, była to wtedy. Wtedy zawody downhillowe, no to były takie, wiesz, no jakieś tam... Inaczej, zawody downhillowe to też powinny polegać na jakimś totalnie szybkim zjeździe między drzewami, po korzeniach i tak dalej. A w Polsce wyglądały tak, że połowę to trzeba było pedałować, żeby podjechać pod górę, nie? Na downhillowych zawodach, że ty byłeś wykończony, bo po prostu but. Na wielkim 20-kilogramowym rowerze. Tak, trzeba było cisnąć, nie? Także bo my dobrze zawody stosowaliśmy, bo to był wtedy slopestyle, street, skatepark, kurczę. Pojawił się potem, właśnie slopestyle się potem pojawił właściwie, bo wcześniej to były zawody dirtowe. No i slopestyle też mieliśmy kilka fajnych, bo pamiętam, że był ten Gruber, który też tam też dobrze zaszalałeś na tamtych zawodach. No i trochę się tego pojawiało. No ale fajnie, fajnie, że teraz się to wszystko pozmieniało. Pamiętam, że kiedyś jakby ludzie patrzyli na nas trochę jak na wariatów, a teraz przyjeżdżasz do takiego bikeparku, no i wiesz, masa kobiet jeździ, rodzice z dziećmi jeżdżą po bikeparkach. To tego nawet 10 lat temu, tego jeszcze nawet w Austrii nie było tak bardzo, jak teraz można to spotkać na trasach. Jest to dobrze przygotowane i na pewno, no, dla mnie, jak ja po takiej przerwie jestem, wjeżdżam na taki tor, to dla mnie to jest sztos i czuję się ogólnie jakbyś na nowo uczyłeś na rowerze, bo... Rower też się mocno zmienił. No też, jeżdżę na 29-calowych kołach, także myślałem, że mam 26, dopiero mnie dzisiaj uświadomił Elvis. I powiem wam, że pierwszy zjazd mój tutaj był fatalny, drugi już lepszy, a trzeci to już sobie latam tutaj po tych kopeczkach, się wklejam. A tak sobie myślałem, że no, szczerze, że jak ten pierwszy zjazd zjechałem, to mówię... Dupa będzie, nie umiem, ale trzeci zjazd już teraz zakręty, wiesz, już fajnie wchodzę, składam się, pamiętam to. Super. Pamiętam to. Super, Wojtek, a powiedz mi, dlaczego przestałeś jeździć, dlaczego wypadłeś na tyle lat z rowerówki, zająłeś się innymi rzeczami, wszedłeś bardzo mocno w show biznes, a teraz chcesz wracać do roweru. Powiedz mi, w bardzo dużym skrócie, jak to się potoczyło, przecież byłeś na topie, byłeś gwiazdą, która nagle zniknęła i zaczęła się zajmować zupełnie czym innym. Jasne, wiesz co, to było tak, że no tata mnie bardzo wspierał, wszędzie ze mną na zawody jeździł. Pamiętam, że taki tor budowaliśmy z tatą, wiesz, w ogóle już miałem mieć taki swój pierwszy tor w Poznaniu i tam naprawdę nie było miejscówek takich legalnych, to nie było w ogóle. No i kurczę, tata zaczął się źle czuć, zaczęła mu drętwić ręka. Okazało się, że ma raka mózgu, no i jak po operacji, była operacja, po operacji tata umarł. No i od tego czasu po prostu coś we mnie pękło. No i porzuciłem zajawkę. Mocno się podłamałem wtedy, psychika mi to trochę podupadła. No i już nie byłem na tyle silny, żeby dawać sobie radę. Wiadomo, że ten sport się wiąże z dużymi jakby też emocjami, dużą rywalizacją. No też nie miałem motywacji właściwie. No straciłem, kurczę, swojego mentora, osobę, która ze mną wszędzie jeździła, swoje wsparcie. No i postanowiłem, że odejdę teraz, a nie po prostu jak taki, wiesz, no bo ja bym już za wiele nie mógł podziałać. Chciałem po prostu odejść, odciąć się od tego, nawet rowery sprzedałem. Totalnie musiałem podjąć decyzję w młodym wieku, co było ciężkie dla mnie. Miałem wtedy tylko 19 lat, że przestaję nagle jeździć. Także to była dla mnie mega, mega ciężka decyzja. No ale ją podjąłem i... No i widzisz, i teraz no, poszedłeś w jakimś kierunku, który też utrzymałeś. Przecież to, co zrobiłeś w czasie, kiedy nie jeździłeś na rowerze, to też przeszedłeś bardzo długą drogę. Prawie, że można powiedzieć, że twoje doświadczenie pewnie takiego zawzięcia sportowego, które miałeś, przełożyłeś na zupełnie nowy grunt. Zgadza się. No zawsze staram się gdzieś tam rozwijać mocno, cały czas udoskonalać, jeżeli chodzi o jazdę na rowerach. No. Miałem swoje plany, no i tak samo tutaj potem przełożyłem, żeby mieć tą motywację, żeby każdego dnia się rozwijać, robić coś więcej, żeby się nie cofać, no i właśnie tak. Super, a powiedz mi tak jeszcze na szybko, zostały nam ostatnie metry. Plany na rower teraz, na najbliższy sezon i tak dalej. Coraz więcej roweru będzie? Mam teraz te dwa rowery swoje. Bo masz teraz, współpracujesz z Kelisem. Tak, z Kelisem, z Foxem. W ogóle mega fajnie, że wiesz, że mnie docenili po latach.
i dali mi szansę, że mogę jeździć już teraz. No planuję wydawać więcej filmów. Tak jak mówisz, nie ma zawodów, chociaż na zawodach teraz ciężko by. Jeszcze musiałbyś się rozjeździć chwilę. Jeszcze chwilę dłuższą. W każdym razie, no myślę, że kilka filmów wydam. Chciałem też przekazać swoją wiedzę taką, może bardziej stara szkoła, bo ja mam troszkę inne, pewnie niektóre rzeczy się różnią od tego, jak teraz. Ale tak to wygląda, no po prostu będę działał w tym kierunku i się rozwijał. Dobra, dojeżdżamy na górę, idziemy na rower i zobaczymy, jak tam wracasz do rowerowego zdrowia. Dobrze. No Wojtek, hopy ogarnia się, że trzeba nad kondycją popracować. No ale my też złapaliśmy lekką zadyszkę. Jesteśmy już po rowerze, jak widzicie outfit bardziej wieczorowy. Mam nadzieję, że udało mi się troszeczkę wam pokazać Wojtka od tej strony rowerowej. Zobaczyć, że naprawdę jest na scenie rowerowej legendą. I gdyby nie on, to wiele rzeczy pewnie innych się by nie wydarzyło. I mam nadzieję, że teraz jak będziecie patrzeć na Wojtka i jego nową przygodę na rowerze, to zrozumiecie, że to nie jest nowa przygoda na rowerze, tylko kontynuacja wielkiej, starej zajawki. Powiedz mi, Elvis, jechałeś za mną? No. Jak to wyglądało? Myślę, że jest dobrze. Jest dobrze. Jak pamiętam. Na pierwszy raz od takiego czasu naprawdę, naprawdę spoko. On się zdziwił. Jest naprawdę dzięki ci Wojtek, dzięki, bo dzięki fajnie było kurczę znowu z tobą pojeździć i mam nadzieję, że to nie jest ostatni raz i będę mogły kolejny. Super. Też mam taką nadzieję, że się zobaczymy jeszcze tutaj. Pamiętajcie, że Wojtek nagrywa znowu o rowerach, więc jak najbardziej odwiedźcie jego kanał. No i trzymajcie się, na razka. Do zobaczenia.